wóz, wóz. Która kobieta? Wróć. Która kamera mnie bierze? Dwójka, dwójka, okej, okay, dzięki. Ile mam czasu? 15 sekund, zdążę. Zdążę. 10? Zdążę, mamy czas. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. 5? Okej. Halo, halo, witam Państwa bardzo serdecznie z zatłoczonej ulicy Żwirka i Muchomorka, gdzie właśnie dziś, za kilka, może kilkanaście minut, będziemy świadkami otwarcia nowego supermarketu. Jest słomecznie. Bezchmurne niebo wydaje się być brunatne, ale to zapewne wina moich nowych okularów fotochromowych. Dosłownie za 2 lub 7 minut przeprowadzimy bezpośrednią relację z otwarcia drzwi głównych, gdzie teraz znajduje się nasz reporter. Halo, halo, Mietku, oddaję Ci głos. Halo, halo, Franku, dziękuję za głos i potwierdzam Twoje słowa. Tu przed drzwiami jest słonecznie, a rozentuzjazmowany tłum krzyczy co chwilę: open the door, open the door. Do końca tego nie rozumiem, bo nowy supermarket, a raczej jego drzwi główne, otworzy o 10.02 znany i lubiony strusznoczny pan Zdzich, który od urodzenia jest Polakiem. Ale któż zrozumie zachowanie tłumu? Halo, halo, Mietku, muszę Ci przyznać, że troszeczkę grzebałem. Mietku, źle mnie zrozumiałeś. Grzebałem w statystykach i wiem skąd inąd, że nie jest to pierwsze otwarcie znanego i lubianego pana Zdzicha. Halo, halo, oczywiście, że nie. Pan Zdzich, jak mi wiadomo, otwiera już w swojej karierze zacięty zamek błyskawiczny, parasol i 296 razy wino jabłkowe Samuraj. A na swoim koncie ma również otwarte złamanie pod udział. Przed momentem otrzymałem informację z podziemnego parkingu, gdzie ochroniarze udarnili członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniu wykonanie podkopu. Emocje każdemu się udzielają, w tak upalnym dniu, ale Państwo przed telewizorami zapewne też żałujecie, że w tak upalnym dniu nie jesteście tu razem z nami w rozkrzyczanym, pachnącym potem tłumie klientów. Ale otrzymałem właśnie wiadomość, że nie wszyscy sprzedawcy dotarli na swoje stanowiska. A w związku z tym otwarcie odbędzie się z opóźnieniem kilku minut. Łączymy się więc ponownie z naszym fotoreporterem. Halo, halo, Mietku, halo, halo, Franku. Dziękuję za głos, przyda mi się, bo na pewno sam... Bo sam nie wiem, dlaczego zacząłem krzyczeć razem z tłumem open the door, open the door. Halo, halo, Mietku, czy mógłbyś nam przybliżyć strukturę społeczną tego tłumu? Halo, halo, Franku. Oczywiście. Halo, halo, Mietku, to przybliż. Halo, halo, Franku. Halo, halo, Frank. Dobrze, już to robię. A więc tłum przed drzwiami to w pierwszych rzędach renciści i emeryci. Oraz osoby cierpiące na bezsenność. Albowiem, żeby stanąć tu w pierwszej linii, trzeba było być już wczoraj o 22. Zaraz za nimi lekko z lewej bezrobotni, dalej wycieczki szkolne, a po prawej konsumenci zaprzyjaźnieni z naszą miejscowością Piaseczna. A potem to już kolejno. Matki z dziećmi, emeryci, młodzież, renciści i znów emeryci. Halo, 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 Mietku, ale czy to prawda, że w pierwsze kilkanaście osób otrzyma dorobne upominki, m.in. telewizor, kamerę, rower górski i roczny karnet wstępu drzwiami dla personelu? Halo, 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 Franku, oczywiście, że to prawda, ale też nie do końca. Skąd inąd powiem, wiem, że nagrodami będą równie atrakcyjne kolorowe długopisy, 12 worków z ziemią ogrodową i komplet spinaczy do bielizny. Ale Mietku, przerywam Ci, bo w tej chwili mamy właśnie odliczanie końcowe. 3, 2, 1 i ruszyli na początku wszyscy razem głównym chorem po lewej jakby szybciej. Ale my ci nie odpuszczają i nie wyglądają wyczyszczony. O, tutaj z prawej mamy straszliwą kraksę, straszliwa kraksa z prawą, a teraz już zakręt, a skąd tylko kilkanaście metrów do stanowiska z koszykami. Ale wróćmy do naszego reportera. Halo, halo, Mietku, halo, halo, Franku, dziękuję, że znów się łączymy, bo może to być ostatnie chwile na antenie. W tej chwili jestem już niesiony lawiną tłumu. Tłum wyraźnie przyspiesza. Właśnie mijam regał z pasmanterią na białym i kasetami wideo. O, matko! Halo, Mietku? Halo? Halo, Mietku? Mieczysław? Mieczysław, oddaję Ci głos.
No cóż, drodzy Państwo, kończymy już naszą relację, a ja pokuszę się o kilka zdań podsumowujących pierwszy dzień sprzedaży. Hipermarket odwiedziło 21 tysięcy osób, sprzedano 72 tysiące bagietek, słoik ogórków i korkociąg. Największym powodzeniem oczywiście cieszył się hostessy. Niestety zdarzyła się też sytuacja nieprzyjemna, dokonano kradzieży, zginęły rękawice muralskie duże. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy już za tydzień na żywe relacjonowanie otwarcia nowej restauracji McDonald's w Gniewie. Dziękujemy. Waszym drogiem. Dziękuję.